Myślę, że nie było tak bardzo strasznie. Zaraz to sprawdzimy w podsumowaniu sezonu. Witam serdecznie przedstawiciela Gazety Wyborczej, która ufundowała jak zwykle puchar dla pierwszej drużyny. Dziękuję bardzo za przybycie. I proponuję wybrać prowadzącego zebranie. Kandydaturę mam tutaj w postaci pana Edmunda Walanińskiego. Brawo! Kto jest za? Kto jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Dobrze, Edmundzie zostałeś wybrany do prowadzenia zebrania. Bardzo dziękuję. Piotr Nizioł jest moją propozycją na sekretarza zebrania. Ktoś jest za? Tak jest. Ktoś jest przeciw? Dziękuję Piotrze. Będziesz sekretarzem. Sprawozdanie z sezonu 2014-15 mamy wszyscy w rękach, tak? Czy będą z dyplomami? A, będą z dyplomami wszystkie tutaj nasze dwustronicowe rozpiski co do sezonu. Każdy mniej więcej swoje miejsce pamięta w tabeli. Okej, to proszę, to na coś klasowe. No po kolei. Tak. Znaczy przestaw na cały porządek. Okej, dobra. Pozwolę sobie usiąść. Mamy tak, sprawozdanie z sezonu, które będzie zaraz razem z dyplomami. Informacja finansowa skarbnika, punkt następny. Sprawozdanie komisji rewizyjnej. Wręczenie dyplomów, pucharów i nagród. Odczytanie zgłoszonych wniosków do regulaminu. Dyskusja nad wnioskami. Głosowanie. Przyjęcie wniosku do regulaminu rozgrywek i zakończenie zebrania. Czyli mamy teraz przed sobą... Kolega Edmund. Tak, proszę. Proszę. Dziękuję za zgodę na to, żebyśmy dalej współpracowali. Ja cieszę się, że mogę uczestniczyć w tych zebraniach, w tych spotkaniach, bo one ciągle cementują ludzi, ciągle łączą i oby nas było jak najwięcej. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Pierwszy punkt został zrealizowany, otwarcie zebrania przez prezesa zostało dokonane. Goście zostali powitani, wybór prowadzącego zebrania też. I przystępujemy do punktu czwartego, przepraszam, to też już jest załatwione. Wybór sekretarza zebrania też. Tak, jest punkt w tej chwili szósty, dlatego że punkt piąty został podłączony do dyplomu. Bardzo proszę o informację finansową skarbnika. Więc pieniądze są najważniejsze, bez pieniędzy byśmy nic nie w ogóle. Chciałem pokrótce przedstawić tak z grubsza wpływy i rozliczenia, jakie mieliśmy w tym sezonie sportowy 2014-2015. Z poprzedniego roku zostało nam 2767 zł. Wpływy za uczestnictwo w rozgrywkach 50 zespołów, było 41 zespołów po 500 zł, 9 zespołów po 250 zł, razem 23 650. Plus jeszcze mieliśmy puchar ligi, a więc wpisowe do pucharu ligi było po 30 zł, 30 zespołów, 900 zł. Z poprzedniego, z saldy poprzedniego roku i z wpływami za udział w rozgrywkach tegorocznych mamy sumę 26 417 zł. Z tego musieliśmy zapłacić tak. Opłata za salę Mosir 9221 zł. Opłatę za salę w szkole 23 5466 zł, jak widzicie się opłacało tam sięgnąć kontakty, wejść i załatwić tą salę. Księgowość wyniosła nas 1230 zł, prowadzenie konta bankowego, co miesiąc spotkącają nam razem w roku 240 zł,
prowizja przelewy za do banku 50 zł, obsługa strony internetowej plus urząd skarbowy 1200 zł. Puchary, dyplomy, foto, reklama i inne, te wszystkie rzeczy, które tutaj mamy i to, co było na memoriale Ziemnickiego, 1755 zł. Razem koszty 19 471 zł. Pozostałoby na przyszły rok 6946 zł. Ale nie ma tutaj jeszcze rozliczenia nagród. Te nagrody tam leżą na stoliku. To będzie około chyba niecałe 2000 zł. Plus ta sala wyszła, a nie, ta sala już jest chyba dodana. Napoje 300 zł. Także jak odejmiemy 2000, to za przyszły rok zostanie około 5000 zł. Także jest bardzo dobrze, lepiej troszkę jest jak w tamtym roku. To dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu Piotrowi Miskowi. I tutaj chcę podkreślić jego niezwykłą skrupulatność i uczciwość w podawaniu, wykazywaniu tych wszystkich nawet groszowych spraw. Nie ma się do czego przyczepić, nie ma zastanowień żadnych, wszystko jest jasne, czarno na białym. Za to bardzo dziękuję. Poproszę teraz o sprawozdanie Komisji Rewizyjnej kolegę Tadka Cieszkę. Sprawozdanie Komisji będzie jeszcze krótsze, gdyż kolega Mielczek tu przedstawił rozliczenia finansowe. Nie stwierdziliśmy jakichkolwiek uchybień dotyczących prowadzenia księgowości naszego stowarzyszenia. Trzeba również dodać dalej, że nie było w tym ten sezon oceniany jako udany, gdyż rozgrywki toczyły się sprawnie, nie było jakichś, powiedzmy, ekscesów czy skandali, o których można by było mówić, o których można by było właściwie mówić. Duża frekwencja drużyn, które przeszły, stanowi nasze zadowolenie, bo więc nie było, mówię, naruszeń regulaminu, więc Komisja Rewizyjna ocenia, że sezon 2014-2015 był bardzo udany i na tym kończy swoje wystąpienie. Dziękuję przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. No i przystępujemy w tej chwili do właściwie clou programu dzisiejszego spotkania, czyli wręczenie dyplomów, pucharów i nagród. Porządek proponuje następujący, oczywiście w uzgodnieniu z panem prezesem. Wręczenie nagród drużynom od czwartej do pierwszej, a następnie taka sama kolejność indywidualna, czyli od czwartej do pierwszej. Dobrze, a ty tutaj będziesz. Pan Darek będzie na ekranie pokazywał po kolei wszystkie. Ty masz inną? Dwornik Łęcz na dwa. To nie. O, brawo! Malos Karina. Brawo. Brędzyści. Nie mamy. Ludwiniak. Ludwiniak. Tenis Table Club. Nie ma. Czarne konie. Odbiorę za niego. Start. Start. Lubelski, bo jest jeszcze po Wiedźwicy. Lubelski. Dziękuję. Dziękuję. Gratuluję. Górnik, Akademia Sportu Górnik Łęcz na 1. Siódme miejsce. Tutaj muszę przy okazji powiedzieć, że to jest zupełnie nowa działalność, gdzie Paweł Janowski się zaangażował w Łęczne. Brawo. Szóste miejsce w czwartej lidze, Pogodna. Nie ma. Piąte miejsce, klub Tęcza. Brawo, pierwszy rok startu. Kameleony, czwarte miejsce.
Ja wezmę, dziękuję. No i kochany teraz, start Niedźwica, trzecie miejsce. Brawo. Nie tu. Legwet, drugie miejsce. I pierwsze miejsce, Głusk 2. Trzy zespoły ostatnie, które otrzymały puchary, awansują do klasy wyższej. W barażach wywalczyli sobie to koledzy z Niedźwicy. Tak. Teraz trzecia liga. Drużyna Orła. Nie ma. Parkwart. Brawo. Bieniawa Waleczni. Miweks, dzwoniła pani Ewa, że będzie, ale ja wezmę. Dobrze, że nie chcę. A jest właśnie pani Ewa przyszła. O, jest już pani Ewa. Dom weselny. PGE2 dystrybucja. Też miał być, nie ma. Zarębiacy 2. Samson. Nie ma. Nie ma Samsona? Eko Geo. Pik Łęczna. Pierwsze miejsce Ludwiniak Lubin. Z trzeciej ligi dwie drużyny awansują. Fizjotem. Nie ma. Edward 2 Kalina. No to ja. Spadamy, ale będziemy dzielnie walczyć w trzeciej lidze. Geodeta. Dystrybucja 1. Nie ma. Świdniczanka. MTM. Alex. Alex, szóste miejsce. AZS WSEI, piąte miejsce, nie ma nikogo. ASKO 2, czwarte miejsce. Ściegienny hotel. Trzecie miejsce. LKS Wierzchowiska. Drugie miejsce. Roberto. Music Team. Roger. Nie,
Gratuluję. Gratuluję. Dzięki słowo. Dwie drużyny awansują do pierwszej ligi. To tak oto. Otwiera się wiadomo po co. AZS-y są? UMCS-y? Nie ma. Sesję masz. Szybko, szybko. Daleko mają. GF Auto Express spóźni się, powiedział. Głoski 1. Malinex. Głosk? Brawo, Głosk. Malinex. Nie ma Malinexu. Zmarł. Porębski, nie ma komu przejść. AZS, UMCS. Annoplast. ASKO 1. Szóste miejsce. Brawo. Miejsce za Rybiacy. Brawo! AZS? Nie ma. Jedynka, trzecie miejsce. O, brawo! Walczyła dzielnie jedynka przez cały sezon. Kosztem kierownika drużyny wszyscy członkowie drużyny otrzymują ucha. Już nie na koszt stowarzyszenia, tylko na koszt... Brawo kierowni! Wszystkim muszę robić. To poczekaj chwilę, ja też zrobię zdjęcie. Dzięki. Brawo. Drugie miejsce Edward, a jeszcze ten. Jeszcze dalej. Mamy dalej jeszcze, no słuchajcie. Zdjęcia są kompletne. Edward. Brawo. Drugie miejsce. Odwróćcie się do kamery. Piotrek, stań przy ścianie, bo... Dostał i zepsuł, no ja nie mogę. Brawo. Moje gratulacje. Pierwsze miejsce Lawicka. Brawo. Zdobyli Puchar Gazety Wyborczej. Gratuluję. Ale za rok to się zmieni. Staje się dłonem, że wygrywamy. Jeszcze do roku. Dopiero drugi raz. Jest trzeci, czwarty będzie bez. Dwa razy to mało. Lewo Piotrek. No nie mamy przechodniego pucharu, puchar zostaje u drużyny. Nie będzie zabierany. Jakiś jeden mamy w zapasie, kogo brakuje? Łagoźnego. Łagoźnego nie ma. No a teraz do tego, do zdjęcia. Poczekajcie jeszcze chwilę. Jurek, trzymaj teraz, ty troszkę. Potrzymaj coś. Ja już sobie potrzymałem. Jurek, skończyłem. Teraz poproszę jeszcze zaległe dyplomy. Lekwet Niedźwica z tamtego roku. I przejdziemy do... Indywidualne.
Tak, a co? Od początku? No tak jak żeśmy ustalili, czyli od czwartej ligi. Prosimy teraz o wręczenie nagród indywidualnych, też w kolejności od czwartej ligi do pierwszej. Trzecie miejsce w czwartej lidze, Andrzej Malecki. Brawo! Brawo. I nagrody do tego oczywiście są indywidualne. Drugie miejsce w czwartej lidze, Michał Pemperek, Legbe. Pierwsze miejsce w czwartej lidze, Daniel Matlakowski, Górnik Łęczna. No tak, musi mieć dużo nie. Przechodzimy do trzeciej ligi. Trzecie miejsce w trzeciej lidze, Jarosław Drozdowski. Robert Norbert Mazurkiewicz. Pierwsze miejsce Grzegorz Sajna, Kubina. Trzecie miejsce w drugiej lidze, Dariusz Chodoń, AZS WSEI. Nie ma go. Tak co roku ich nie ma, w tamtym roku też. Drugie miejsce, Marek Futa. Brawo! Pierwsze miejsce, Jarosław Kładyś. Brawo! I pierwsza liga. Dwa trzecie miejsca. Zespół Lawiska. Sylwester Lalak i Adrian Łagodzin. Puchary za deble.
Zadebne. Czwarta liga. Chyba tam to do czwartej ligi zabrali, bo nie ma. Kęca Maliki. Kęca Maliki. Najlepsza para deblowa czwartej ligi. Andrzej Kęca, Andrzej Maliki. Trzecia liga. Najlepsza para deblowa trzeciej ligi. Tomasz Winięta, Dariusz Rudnicki. Druga liga, najlepsza para deblowa, Dariusz Smaga, Bogdan Żywej. Pierwsza liga, najlepsza para deblowa. Piotr Kura, Paweł Janowski. No, gratuluję. Konsekwencji. Nawet w ostatnim meczu powiedzieli, że nie odpuszczą, bo chcą mieć wynik. No, no i mamy ostatni puchar. Puchar Ligi sezonu 2014-2015. Udało nam się zorganizować Puchar Ligi. Za mało jednak, 30 zespołów to jest za mało. To się tak, ta impreza to tak się teraz skalkulowała na zero. Bo podnieśliśmy na 30 zł, to tyle koszty na nas wyszły, co wpływy. Także apelujemy, żeby w przyszłym roku zgłosiło się więcej. Więcej drużyn. A Puchar Ligi zdobył Edward! Znowu leciutko. Tak, walka była. Zakończyliśmy, tak, tą część. Tak. Myślę, że wszyscy obecni, bo ci, co nieobecni, to nie są do końca usatysfakcjonowani nagrodami i pucharami, ale przechodzimy teraz do części kolejnej naszego dzisiejszego spotkania. Odczytanie zgłoszonych wniosków do regulaminu. I tutaj oddaję głos panu prezesowi, w jaki sposób to zrobimy. Czy będziemy wyświetlać na ekranie? Jak masz, to wyświetlę. Tak, panie Darku? Zapraszam do stołu, późniarski zapraszam do stołu do podpisania listy. Trzeba podpisać listę, żeby... Kto nie przyszedł? A, właśnie, jest to jeszcze dla... Już? Tak. Już ja mam uruchomienie. Dobra. Już masz szukaj, tylko żeby hasło ci a Indywidualnie wysyłam. Jest?
Szoka. Prosimy o chwilkę cierpliwości, jak zwykle elektronika czasami pan figle płata, ale mam nadzieję, że... Proszę bardzo, jeśli są jakieś tematy, które chcielibyście poruszyć, to bardzo proszę w tym momencie, zanim rozkonfigurujemy sprzęt. Alek podobno prosił o głos. Tak? Alek, podobno prosiłeś o głos. Aha, to znaczy prawda. Aha, jak? O to mi chodzi. To znaczy, bo to nie podlega głosowaniu, bo to nie, prosimy. Bo to byłoby no, niemoralne według mnie. To znaczy, o co mi chodzi? Ja to rozmawiałem już z Piotrem wcześniej, żeby umieścić listę w internecie kolegów, którzy odeszli. Bo tak zapomina się. I po prostu po co to? Choćby przy turnieju Sławka Zielińskiego minutą ciszy uczcić tych 15-20. Nic więcej. Nie? To będzie zrobione. Myślę, że wniosek słuszny. Zarząd. I jeszcze tak, przy okazji, jak już jestem przy głosie, już nie będę dobierał. Mam prośbę do zarządcy. W turnieju Sławka Zielińskiego proszę o kategorie wiekowe. Bo Sławek tam na górze trochę się złości. Dziękuję. W miarę możliwości czasowych i terminowych spróbujemy to zrobić, jeżeli taka będzie... Może być bez pucharu. Nie, pucha będzie z pucharem, to ja mam takie pieniądze, żeby puchar miał nie. Zrobimy w tym roku z kategoriami, zrobimy 4 na przykład, żeby była większa szansa dla wszystkich grania. Jeżeli tak sobie życzycie, nie mam problemu. Dla uzupełnienia kolegi Alka potwierdzam, że taka rozmowa była, dyskusja nawet, kilka razy na ten temat rozmawialiśmy. Będzie to bardzo miło, że przy okazji memoriału Sławomira Zielińskiego wspomnimy również o tych kolegach, którzy z nami grali, a których już nie ma. Tak dla przypomnienia przygotowałem taką listę tych nazwisk, które pamiętam. Jeżeli ktoś pamięta jeszcze jakieś inne, to proszę zgłosić. Piętraś August, znamy go. Tak. Sawicki Adam. Tak. Łaszczak Stanisław, Wieczorek Stanisław, Waszak Edward, Wałkowski Wieczysław, Porębski Jacek, Mącik Artur, Mędza Adam z Salosu, Gnieciak Stanisław. Uczcimy tak, i to... Trzech muszkieterów było z Czechowa. I ja czwarty. Ja z Fryderyka. Postańmy, uczcimy ich minutą ciszy. Dziękuję bardzo. Jeżeli ktoś ma w głowie jeszcze jakieś nazwiska, żeby przypomnieć, to proszę, poproszę. Bardzo proszę, jeśli jest już komputer gotowy i wnioski są do odczytania, to bardzo proszę pana prezesa o przeczytanie dziękuję i przedstawienie wniosków. Dziękuję wszystkim, którzy zmobilizowali się do zgłoszenia zmian w naszym regulaminie, zmian większych lub mniejszych. Dziękuję wszystkim za wysłane maile w terminie do 5 maja. Kilka wniosków zostało odrzuconych w porozumieniu z wnioskodawcami z powodu tego, że się powtarzały lub były niezgodne z regulaminem zupełnie.
Pierwszy wniosek. Mieliśmy już taki przepis w poprzednich latach, że zawodnik musi rozegrać w pierwszej rundzie po prostu mecz, a nie wystarczy, że jest zgłoszony. To jest, myślę, temat do krótkiej dyskusji. Dwa sezony mieliśmy teraz, że wystarczyło, że jest zgłoszony, a teraz możemy zmienić do sytuacji poprzedniej, że ma rozegrać spotkanie w pierwszej rundzie. Punkt czwarty to jest zmiana, którą w zeszłym roku nie przegłosowaliśmy, czyli gramy w rundzie rewanżowej z podziałem na szóstki, czyli każdy z każdym, ale dzielimy się na dwie szóstki. To jest propozycja taka, żeby wyeliminować mecze o nic, które się zdarzają. Granie w meczach w szóstkach powoduje, że na przykład dolna szóstka gra o uniknięcie miejsca barażowego czy uniknięcie spadku i nie ma tam zbyt wiele drużyn, które nie grają o nic, powiedzmy szósta, siódma, ale też w zależności od zdobyczy punktowych. Górna szóstka gra ciągle o pierwsze trzy miejsca w każdej lidze. Propozycja moja zarządu jest taka, żebyśmy to po prostu głosowali. Jeżeli szanowni zebrani będą uważać inaczej, to zostajemy w systemie takim, jak był. Czyli gramy dwie rundy pełne po 11 meczów. Przy tym systemie proponowanym, jeżeli przegłosowany będzie, mamy o jedną kolejkę mniej, czyli 21, a nie 22. I taka jest różnica, oprócz grania każdy z każdym. I wniosek drugi i trzeci to jest wniosek podobny do siebie, wręcz jednakowy. Dyskusja dotyczy tego, żebyśmy my, jako zawodnicy Ligi Amatorskiej, mogli wystąpić w lidze zawodowej najniższej, czyli czwartej na ten moment. Jest to w celu dla niektórych podwyższenia poziomu, dla innych grania więcej, na przykład w sobotę i niedzielę. Celem jest też po prostu większa reklama tenisa w województwie lubelskim. Ale tutaj mamy niezgodność regulaminową, ponieważ regulamin nasz stowarzyszenia ma tylko i wyłącznie słowo amator w swojej nazwie. Żeby dopisać dwa słowa, że amator i zawodnik Ligi Państwowej, też amator, ale z licencją czwartoligową, musimy zmienić statut stowarzyszenia. Nie możemy tego zrobić na zebraniu kończącym, bo to wymaga formalności dłuższych, forum i tak dalej. Tadeusz, czy możesz przedstawić w dwóch słowach ten aspekt tego programu? Tak. Więc zgodnie ze statutem naszego stowarzyszenia, wszelkie zmiany regulaminowe, a w tym wypadku to, o czym mówił pan prezes, jest możliwe, jeżeli zrobimy taką zmianę w statucie. Żeby taką zmianę przyjąć, musi być zwołane nadzwyczajne walne zgromadzenie dotyczące konkretnego wniosku. Czyli w tym wypadku na przykład dopuszczenie do uczestnictwa w naszych rozgrywkach zawodników, którzy w tej chwili rozgrywają na mniejszą klasę rozgrywkową, okręgowego związku ministerstwa. Żeby to uczynić, musi być wniosek minimum 1/3 członków stowarzyszenia, nie myli członków stowarzyszenia z kapitanami drużyn, bo to nie zawsze się podrywa. Członkowie stowarzyszenia, minimum 1/3 wnioskuje nadzwyczajne walne z tym punktem do zmian. Wówczas zarząd musi zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie, też z wyprzedzeniem, bo tu jest powiedziane, że wyprzedzenie musi być minimum 30 dni wcześniej niż termin powołania, ogłoszenia terminu nadzwyczajnego wolnego zgromadzenia. Dalej, to nadzwyczajne zebranie musi mieć kworum członków stowarzyszenia minimum 50%. Przy obecności tego minimum 50% uchwała za taki nie przechodzi zwykłą większością głosów. Jeżeli będzie pozytywnie, czyli wniosek wnioskowany uznałby, że tak powiem, poparcie, wówczas
zarząd wystąpi ze zmianą do statutu, która następnie musi być wykonać w sądzie, jak się to nazywa? W sądzie rejestrowym i wówczas będziemy mieli jako stowarzyszenie możliwość, żeby u nas grali zawodnicy z czwartej ligi, żeby nasi zawodnicy równolegle, żeby nasi zawodnicy grali również w czwartej ligi. Taka jest procedura dotycząca zmian statutu. Ale żeby jeszcze nie było koniec, bo to jest dopiero to, że będzie taka możliwość. Następnym elementem dopiero będą mogli się wrócić kapitanowie drużyny na zebraniu, czy tam przed sezonem, czy jak. Tam wtedy będą jakieś głosowane zmiany do regulaminu. I wówczas już kapitanowie drużyny też zwykły w większości, jak u nas jest praktykowane, czyli tak, czy co obecni, ilu jest, jakaś większość z tego wynika, wówczas te dopuszczenie do rozgrywek wyborowych będzie miało miejsce. Tyle w tej sprawie. No, ten czas... Nie można zostawić amatorów. No to ten czas będzie jako dwupunktowe, czyli tutaj ta jedna zmiana... To już nie jesteśmy amatorami. Stowarzyszenie może się inaczej nazywać niż czym jest. No, więc będą dwa punkty. Czyli zmieniamy cały koncept. Bardzo skomplikowane. Znaczy jest to bardzo proste. W sumie jest to bardzo proste, tylko wymaga, powiedzmy, grupa wnioskodawców musi niestety troszeczkę się zaangażować w tę sprawę. No bo wymogi prawa są obecnie takie, a nie inne. Jest to oczywiście możliwe do zrobienia, tylko że trzeba troszeczkę za wchodu. Czyli patrząc tak, powiedzmy, obiektywnie, oczywiście musimy wziąć to pod uwagę, że nadzwyczajne ważne, podkreślałem, że będzie miało kworum, czyli nie będzie 50%. No to mówię, ten czas musi podjąć tą uchwałę, że tak, zmieniamy statut w punkcie tym i tym. Koniecznie być może, że nadzwyczajny walny powie, że nie zmieniamy statut, to zostanie tak jak nie. A, przepraszam, tylko prawdę złożył, to mój kolega odpowiada. Niestety, znaczy na tym nadzwyczajnym walnym przy 50% obecności. Trzecie, niezwyczajna większość głosów, tylko dwie trzecie obecnie musi za głosować za zmianę. Tyle w tej sprawie. Bardzo dziękujemy. A ja bym miał, jeśli można, tak chwilę. Tak, proszę, teraz otwieramy dyskusję nad wnioskami. To prosiłbym krótko, treściwie, żeby się nie rozwodzić, ale bardzo proszę. Czy dopuszczenie zawodników z najniższej ligi krajowej i dzieci z podstawówki i gimnazjum jest sprzeczne z naszym statutem, nie? W statucie nie mamy ani słowa o tym, że nie dopuszczamy dzieci z podstawówki i gimnazjum, tak, ani zawodników z najniższej ligi do naszych rozgrywek. Nie ma w statucie definicji słowa amator i każdy może to słowo rozumieć inaczej. Dlaczego najniższa liga krajowa i te dzieci, prawda, nie są uważani za amatorów? Ktoś może powiedzieć, że amatorem jest ten, kto nie pobiera pieniędzy za to, że gra w tenisa stołowego, prawda? I ja tak to na przykład rozumiem. I możemy udowodnić, że ci zawodnicy z najniższej ligi i te dzieci pieniędzy nie pobierają. Albo nie ma licencji, bo to też tak jest. Także słuchajcie, nie ma w statucie, powinno być tak, że to jest liga dla amatorów i następne zdanie albo gwiazdka, amatorem w rozumieniu naszego stowarzyszenia jest osoba nie grająca w lidze okręgowej i państwowej. Ja tak to rozumiem. Nie ma definicji słowa amator i każdy z nas to słowo może różnie rozumieć. Bo dla jednego amatorem może być, nie wiem, Lucjan Błaszczyk, który w przyszłym sezonie zacznie grać w naszej lidze, rezygnując z ligi krajowej, a zawodowcem może być Gieniot Rwal, który utworzy ligę najniższą w Głusku, prawda? Ktoś może powiedzieć, to jest, Gieniot jest zawodowcem, a Lucjan Błaszczyk jest amatorem, prawda? Bo przez tak będzie. Taki paradoks powstaje. Tak. To jest taki paradoks troszeczkę. Dlatego, a wynika on z tego, że nie ma definicji słowa amator w statucie. Dziękuję. Ja bardzo dziękuję. Ja myślę, że jest to dość proste, bo trzeba by było wrócić, panie Piotrze, do idei naszego założyciela. Jak on to rozumie, ligi, jak pojmował sprawę amatorstwa. No w ten czas była 2 lata kadencji. No bo, bardzo proszę się, jak nasz założyciel ligi, panie Piotrze? Nie mogli dać zawodnicy klubowi i
Musieli mieć dwa lata karencji, musieli dwa lata odczekać, zanim mogli. Biorąc udział przy odbywaniu między innymi tego statutu naszego stowarzyszenia, tam ideą było dokładnie stwierdzenie, że amator to jest ten, który nie jest zrzeszony nigdzie, z wyjątkiem ewentualnie udziału w tej naszej lidze. I to było ideą. Nie jest to, tutaj jak kolega Darek powiedział, że nie jest to doprecyzowane. No nie jest doprecyzowane. Nie ideą było to, że mieli grać tylko ci i wyłącznie zawodnicy niezrzeszeni. Pójdę o zdanie dalej, bo ktoś może postawić zarzut, a dlaczego grali pomimo tego, że był taki stary. To znaczy dlatego grali, bo w ten czas nie chcieliśmy przeprowadzać drastycznej historii pod tytułem jest taką, ucinamy wszystkich, koniec, wybór natychmiastowy, a jeszcze w ten czas nie było takiej możliwości gry, bo gdy nasze stowarzyszenie powstawało, to w OZTS-ie była trzecia liga, ze dwie czy trzy drużyny drugoligowej i koniec. Czyli powiedzmy zrzeszonych drużyn było gdzieś tam na poziomie 15, czy może coś lepiej, a jednak w tej chwili mamy dwie czwarte, trzecia, liczna druga, czyli w tej chwili drużyn, które prowadzą rozgrywki, jest tam na poziomie 40 blisko 50. I dlatego po prostu powoli, to żeśmy doprowadzili, znaczy nie jako zarząd, tylko jako ogół, to trzeba wziąć pod uwagę, że to nie jest pomysł kilku osób, które się tym zajmują prowadzeniem, tylko jako ogół uczestników. Doprowadziliśmy do tej sytuacji, że w tej chwili jest to wszystko zgodne. Bardzo dziękuję. Proszę o dalsze głosy. Proszę pan Piotr. Była tutaj taka sugestia, że to ma działać w dwie strony, prawda? Że z tej najniższej ligi państwowej mogą grać u nas, a nasi uczestnicy grać w czwartej lidze. Żeby grać w czwartej lidze, musimy wykupić sobie, prawda, licencję, bo w chwili obecnej nikt z nas, nie mając tej licencji, nie mógłby zagrać w jakimś tam WTK-u, Grampii czy w czymś podobnym. Więc to jest też jakieś wytłumaczenie tego amatora właśnie. Skoro my nie możemy, nie mając licencji, musimy to usankcjonować w jakiś sposób w naszym statucie. Łącznie z tym, co tutaj Sławek sugerował, ze zmianą nazwy, gdyby doprowadzić do takiej zmiany statutowej. Bardzo proszę, Sławek. Przypomniało mi się, jak pierwszy mecz zagraliśmy w lidze tutaj. To było już 7-8 lat temu z Odwalem. I pytaliśmy się, do ilu się gra. Przedmety się liczą. Wydaje mi się, że definicja amatora jest tutaj dosyć pełna, prawda? Jeśli ma ktoś wątpliwości. Na pewno tak. I chyba o to chodzi w tym, bo albo się bawimy, albo robimy siebie zawodowców, tak? Półzawodowców. No. Więc bawmy się, a nie próbujmy robić siebie kimś, kim nie jesteśmy. Dziękuję bardzo. Poproszę. Moim zdaniem również jest to, że w statucie mamy popularyzację tego tenisa. Ściągajmy tych, którzy jeszcze w ogóle nie grali w tenisa, młodych, którzy chcą grać w tenisa, a z tymi zawodowcami, niech oni sobie grają w tej chwili. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja uważam też tutaj, jeśli mogę, już za chwilkę oddam głos, że ten statut mamy, myślę, nieźle skonstruowany. Jeśli chodzi o nasze potrzeby, o nasze wymogi, tylko ewentualnie można by się zastanowić nad rzeczywiście definicją, którą można by do tego statutu dodać. Ale to jest, ja myślę, że to powinno być przemyślane i nie ad hoc dzisiaj o tym, żebyśmy decydowali. Ale to jest moje zdanie. Proszę, Tomek ma głos. Panowie i panie, jest w Lublinie Liga Amatorska w koszykówkę, jest piłkę nożną, to ta, nie wiem, chyba jeszcze jest tam. Ale jest. Jest. I tam, ten ziemny, i tam, w tych grach zespołowych, jest Liga Amatorska. Tam żaden zawodnik z Ligi Trzeciej, czy tam wyższej, nie może grać. I to jest regulamin, który istnieje od iluś tam lat, od początku jak istniało. A tutaj co roku jest tam paru ludzi, którzy nie wiem, sorry, że tam, albo się tam, nie wiem, obrażą, mącą te nasze lidze amatorskie, mącą. Każdy ma wybór. Może grać albo tu, albo tu. Panowie.
Bardzo dziękuję za ten głos. To jest jakby poparcie tego, co mówiłem, że mamy dosyć dobrze skonstruowany statut i tego się trzymajmy. A to, że ktoś chce wprowadzać zmiany, to dobrze, bo zmusza tych, którzy są, powiedzmy, zaangażowani, którzy w tym tkwią, do rozważań, do myślenia. Jeśli jest to, tak powiem, niezasadne, to wniosek zostaje odrzucony. Tak się to powinno dziać. Jeśli jest coś słusznego, to przyjęty przynajmniej do rozważań. Bardzo dziękuję. Czy są kolejne głosy w dyskusji? Bardzo proszę. Przepraszam, że... Ale proszę o spokój. Przepraszam, że nie znam na pamięć ani regulaminu, ani statutu, ale nie wiem, o co chodzi z tym punktem drugim. Czy regulamin albo statut zabraniają dla dzieci i młodzieży do trzeciej klasy? Nie, no właśnie to, co teraz chcesz zrobić. Nie ma takiego sformułowania. Nie ma tego. Taki był wniosek, ktoś złożył i dyskutujemy nad nim. Ale nie, jak rozumiem, on jest bezprzedmiotowy, bo ta młodzież może obecnić, tak? Nie, po prostu chciałbym, ja tego nie rozumiem. To tak jakbyśmy napisali, dopuścić do rozgrywek RDS-a kobiety. Ale tak, nie mamy zakazu. To już Darek tutaj zaczął mówić, bardzo proszę. Chodziło o to, że ta młodzież do trzeciej klasy, która posiada licencję. Ja myślę, że to była taka intencja tego pytania, a nie zostało to do końca dobrze sformułowane. Tak mi się wydaje. I wtedy byłoby o czym rozmawiać. W tej sytuacji rzeczywiście nie ma o czym rozmawiać. Proszę, kolejny głos. Proszę, czy mamy kolejne tematy do omówienia? Odnośnie czwartego punktu. Tak, ja do głosowania jeszcze nie proszę wszystkich, bo na chwilę prezes musiał wyjechać, za 7 minut będzie, dlatego proszę o dalsze głosy. Tak, proszę, Państwa. Osobiście uważam, że jest ciekawsze, jeśli gramy wszyscy w drugiej rundzie, bo dzielenie i później podejrzenie, że są mniej ważne lub mniej ważne mecze, dla niektórych może tak, prawda? Ale podzielenie się na te dwie szóstki jest nudne. Mimo że gramy o coś, ale gramy w zbyt wąskiej grupie, jeżeli mówimy o rozwijaniu jakichś tam umiejętności, dla mnie jest bardzo fajnie dostać baty od tych z najlepszej i od tych z niższych. No trzeba tę postawę docenić. Nie, naprawdę, rzeczywiście. A jeszcze przyjemnie jest wygrać, prawda? No już się zdarzy. Rzadko to rzadko. Także jest to po prostu może być zamówne takie. Rozważamy, proszę. Znaczy ja powiem alternatywę do tego głosu. Ten system zmusza już w pierwszej rundzie do wysiłku. Tak. Czyli bo jednak pierwsza runda daje to, że się jest albo w górze, albo w dole. Natomiast dzisiaj powiedzmy te drużyny, które są tak zwane środkotabelowe, nie? To one, czy w pierwszej rundzie pójdzie trochę lepiej, czy gorzej, to w drugiej rundzie jeszcze mogą nadrobić. A tutaj pierwsza runda wymaga, że trzeba od każdego meczu grać, bo albo jestem w pierwszej szóstce, albo w drugiej szóstce. Także tutaj akurat... Nie, wydaje mi się, że w trzeciej lidze wszyscy się starają. Przynajmniej jak z nami grali. To znaczy, ja powiem znaczy tak. Nie było odpuszczania meczu. Może się zdarzają. Patrząc z perspektywy lat, bo ten system szóstkowy to u nas od wielu dziesiątków lat obowiązywał. Znaczy tak. Nic specjalnego się nie dzieje, kiedy jest ta gra, dwie rundy karty z każdym. Nic specjalnego się nie dzieje, kiedy gramy w szóstka. Ale mówię, gra w szóstka na pierwszej rundzie zaostrza debaryzację. Ja tylko przepraszam, zapytam Piotra, kiedy dłużej się gra, jak są, bo ja nie pamiętam tej chwili. Jedna kolejka jest. Z tym, że w szóstkach mecie lewa. Proszę, jestem za systemem mecie lewa. Klasyfikacji rankingu zawodników jest źle później liczyć. Tak. Tu jest bardzo wszystko dokładnie. To każdy może się zrewanżować. A tak, jakby chciał, żeby ci sami
że pan słowa wyrzucali, że nie? Z ligi weteranów, pan to robił. Pan prowadził to spotkanie. No to powyrzucamy z tego wynika. No, tak, tak to wyglądało, nie? Usunęliśmy z ligi osoby, które miały licencję. Same się dzieci. Daliśmy wybór, może nie usunęliśmy, daliśmy dzieci wybór. I wtedy nie było jakiegoś takiego okresu związanego z... Tak, z karencją. Nie z karencją, tylko z procedurami. Czy to zostało zmienione w jakimś... Proszę, Tadeusz. To, co tutaj Piotr pyta, to było... Mówiłem wcześniej. Ale wtedy było zebranie walne... Nie było potrzeby walnego zebrania, bo status był działania na, tutaj powiedzmy przy zebraniach kierowników miały na celu, żeby w miarę bezboleśnie wyczyścić sytuację, trudności i statuty. Że tam nie było nic związanego z członkami stowarzyszenia, gdyż statut nie ulegał żadnym pobicie. Ale kiedy statut już od początku ustawy zmieniany. Natomiast jeszcze raz nie był przestrzegany na początku z przyczyn jak szczęśliwe. Kiedy myśmy założyli stowarzyszenie, to jeszcze raz powtórzę. Bo zewnętrzne ciała szukają parę poprzednich drugi. Natomiast szereg zawodników nie miało się przypomnieć, że tutaj było powiedzmy za jakąś tam przyzwolenie ogólnie, że niektóre szereg i to jest wracać do tego samego, co było, tylko nie będą mogli grać w rozgrywkach weteranów. Jak wrócimy i dopuścimy dzieci i młodzież, no ja zatem zawsze byłem i najniższą ligę rozgrywkową, to w sumie wrócimy do tego samego, co miało miejsce, oprócz weteranów. To znaczy nie mogę w tej chwili pojęcia używania dzieci, młodzież, weteranów. Wiemy tylko i wyłącznie o zarządzaniu zrzeszonych, którzy mają licencję lub nie zrzeszonych. W tej chwili to jest jedyne pojęcie, jedyne kryterium. Więc w tej chwili, ale też, gdyby to chcieli zrobić formalnie, no to mówię, trzeba chętnie, niech się zaangażują, niech zbiorą 1/3 podpisów, złożą wnioski konkretne, które zmiany w statucie, zarząd musi zwołać nadzwyczajne walne. Jeżeli wam zależy na czasie, to trzeba robić już. Ogólnie mam jakiś tym proszę, który by to zainteresowany. Tylko wydaje mi się, przepraszam, jeśli zrobimy teraz głosowanie, kierownicy drużyn większością czy tam określą, że nie chcą tego, to ten wniosek nie powinien być później poddawany, może być poddawany, tylko to będzie wbrew większości drużyn. Tak? Nie są władni kierownicy drużyn, członkowie stowarzyszenia. Słuchajcie państwo, może w ten sposób podejdźmy do tematu. Poproszę, jeszcze Tomek, proszę króciutko. Chciałem powiedzieć, taki wniosek, że przypuśćmy, niech ten składa na regulamin, będzie na okres 2 lat przynajmniej ważne, a nie co roku dyskusja na tym ważnym punktem. To jest jedno. I druga sprawa. Była liga, który Bartek prowadził. Ja bardzo z tym zawodnikiem na szkoleniu pracowałem, żeby ta liga była. Była przez dłuższy czas. Gdzie jest ta liga dalej? I każdy mógł sobie na dach tam grać, tak jak z ambicjami. Gdzie jest ta liga? Albo niech te osoby, nie ma chętnego, żeby ją poprowadzić. No właśnie, to wymaga zamiaru. Każdy by chciał grać, ale żeby się wziął. On właśnie o to chodzi. O to chodzi. Zbierzcie panowie, ci to tak bardzo chcą, ta liga czwarta, zbierzcie się i zróbcie swoją ligę, żeby sobie mogli grać wszyscy. Bardzo dziękuję. Jest to sensowny wniosek, głos. Natomiast ja myślę, że jeśli zastanowimy się nad tymi 4 punktami, które widnieją tutaj na ekranie, to dzisiejsze zebranie, dzisiejsi obecni tak naprawdę mogą ewentualnie głosować nad 1 i 4 punktem. Proponuję wyłączyć punkt 2 i 3. Możemy w czasie wakacji rozważać jeszcze na naszym forum internetowym i ewentualnie tematami się zająć w jesieni na zebraniu przed kolejnym sezonem. Proszę. Ale proszę króciutko jeszcze i zaraz będziemy kończyć.
przeciw w tej chwili nie może być głosowane pod względem formalnym. Tak, ale jeżeli prowadzący zebrany poszedłby na rękę chętny, to mógłby tutaj sobie, mogliby w tej chwili ci, którzy są za wniosek, za zmianami, mogliby sobie zrobić coś w rodzaju plebiscytu, nieformalny. Czyli jeżeli by tutaj można było ogłosić do kapitana, to jest za punktem drugim, to ci, którzy chcą tych zmian, mieliby odpowiedź mniej więcej, czy jest czy nie. I tylko po prostu tyle. No, w tym wypadku, ale mówię, to jest typowo jako nieformalny dla zainteresowania. Bez podnoszenia gardy. Bez podnoszenia gardy. To jest łączamy mikrofon. I to jest tylko tyle. Kamera. A dzieci i młodzież zrzeszona w procesie, czy nie? Jeśli ma licencję, to jest traktowany jako zawodowy. Dobrze, ja myślę, że na tym byśmy skończyli w tej chwili dyskusję i przystąpmy do głosowania nad punktem pierwszym i czwartym, dlatego że to są to punkty, które w zależności od odczuć każdego z obecnych można to dzisiaj rozstrzygnąć. A jeszcze nie dyskutowaliśmy o punkcie pierwszym. No to właśnie teraz. Dobrze, proszę, proszę odnośnie punktu pierwszego. Krótko zabierać głos, jeśli są takowe. Jeśli nie, no to przystępujemy do głosowania. Głosujemy. Ale proszę bardzo określić, że głosowanie jest za wnioskiem na tak. Zaraz określimy. Zaraz określimy. Dobrze, czy są wnioski dotyczące punktu pierwszego? Jeśli nie ma, to proszę o przygotowanie kartek, które otrzymaliśmy po wejściu na dzisiejsze spotkanie, na dzisiejsze zebranie. Panowie Piotrowie będą liczyli głosy i żeby skrócić liczenie, to proponuję kolejność głosowania, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, pozostali będą listy. Zgodnie z listą, zgodnie z form, które jest, czy nasze zebranie może podejmować decyzję, żeby w ten sposób to się odbywało. W związku z tym pytam, kto się nie zgadza z punktem pierwszym, żeby zawodnik rozegrał, że musi rozegrać mecz w pierwszej rundzie. Jeśli jest zgłoszony, do tej pory było, to mógł zagrać nawet pod koniec drugiej rundy, mógł w ogóle nie zagrać. Jeszcze mam pytanie, tylko drobne na ten temat. Proszę o przypomnienie, do kiedy można zgłaszać zawodników? Czy zawodnik musi być zgłoszony przed sezonem, czy w trakcie sezonu też można go zgłaszać? Przed sezonem. Jeśli jest zgłoszony, dopuszczało się do połowy grudnia bodajże. Tak, 15. Natomiast jeśli Natomiast jeśli jest zgłoszony od początku, no to wiadomo, że w tej drużynie jest zgłoszony i nie może zagrać żadnej innej. Bo jeśli zagra, to tym samym skreśla się go w tej drużynie, a znaczy nie wiem, bo to jest jeszcze te do rozważenia, a przypisuje innej czy nie? Nie, jak nie ma, to nie ma. Oczywiście. Nie ma, to nie ma. Ale termin 15 grudnia wyklucza zagranie do 6 kolejki. No ale to jest to jest konsekwencja, oczywiście, że tak. Mówimy nie o pierwszej kolejki, nie o do 6 kolejki, tylko mówimy o pierwszej rundzie. Jest prezes zdążył akurat. Głosujemy nad pierwszym punktem. A jeszcze przepraszam, jedna uwaga. Do pierwszego punktu. Tak? Do pierwszego punktu jedna uwaga jeszcze tego typu, że do tej pory w ostatnim regulaminie było tak, zawodnik zgłoszony i jak był zgłoszony, to już nie było, że on się potem teoretycznie ma jak się rozgrywki zaczynały, że on się rozmyślił. Bo nie musiał grać. Natomiast w tej chwili to mi się wydaje, że to będzie takie... Mobilizujące. Nie. Będzie już oznaczenie, że tak. Zawodnik,
który jest zgłoszony, dopóki, można powiedzieć, dopóki nie, to nie wiem, czy jak nie zagra pierwszej gry w tej drużynie, która go zgłosiła, to może zagrać pierwszą grę w innej drużynie, czy nie? Bo jeszcze tak, no więc dlatego ja zasugerowałem przed tym pytaniem taką możliwość. A ktoś ktoś nie będzie wiedział? To nie, zawsze istnieje taka opcja. W państwowej lidze tak się zdarzyło. Ale u nas jest lista publikowana. Lista jest publikowana u nas przed rozrywkami. I wtedy oczywiście ten ktoś ma prawo zaoponować. Ale przecież nie czytamy. Ale może właśnie, może nie czytamy, może się nie chce. Ale to się domina. No niestety, no to się domina. Dobrze, w takim razie przystępujemy do głosowania. Tak jak mówiłem, na zasadzie przeciwności, czyli kto jest przeciwny temu, żeby pozostało tak jak jest, temu, żeby zawodnik zgłoszony musiał zagrać w pierwszej rundzie. Kto jest przeciwny temu? Może kto jest za, bo podwójne przeczenie na tym Dobrze, odwróćmy. Rzeczywiście, kto jest za wnioskiem, że zawodnik musi rozegrać w pierwszej rundzie? Jeden, dwa, trzy, cztery, proszę zanotować. A jest tyle? Tak. Kto się wstrzymał? Jeden. Pozostali są przeciw. Dobrze, bardzo dziękujemy. No i kto jest przeciw? No już tam według listy jest, tak. Czyli jednak większość z nas jest za tym, żeby rozegrać ten pierwszy mecz w pierwszej rundzie. Ja też uważam, że jest to sensowne. Wyklucza się to, tak jak tutaj kolega sugerował, jakieś możliwości jeszcze, że ta są takie długie. Proszę, jeśli będzie chciał, że będzie rewanż, tak, że dwa sery. Nie, no to oczywiście, że tak. Bardzo dziękuję za głosowanie nad tym punktem. Teraz proponuję jeszcze zastanowić się nad czwartym punktem i jeśli są jeszcze dodatkowe jakieś głosy, to bardzo proszę, ale krótko. Jeśli nie, to przystępujemy do głosowania. Proszę. Ja tylko jedną uwagę, gdy zrobimy podział na te szóstki, prawda? A nie wtedy, mówię, gdy zrobimy, to będzie wtedy problem z rankingiem. Robczy dwa lata temu na zebraniu. Ale trzeba i właśnie przez ranking było wprowadzone do ciebie właśnie do Proszę uwagę, przystępujemy do głosowania na czwartym punktem. Kto jest za tym, żeby zmienić regulamin i grać zgodnie z tym punktem czwartym, drugą rundę w szóstkach? Mecz i rewanż. Mecz i rewanż. Szóstka. Kto jest za tym? Kto jeszcze? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Jeden. A więc pozostaje jak to. Bardzo proszę o zaprotokołowanie. Bardzo dziękuję. Tak jak mówiliśmy tutaj, że drugim, trzecim punktem no nie ma sensu w tej chwili głosować, bo nie możemy. Proponuję odnośnie punktu drugiego i trzeciego przedstawienie, dołożenie tych wniosków na tej stronie i dyskusję przez sezon wakacyjny i powrót do tego. Przypomniało, że nie wyasygnować więcej pieniędzy na stronę internetową.
i tak, żebyśmy mogli tam coś dyskutować, tylko zalogowani uczestnicy. Także można było zalogować. No jest to taki porządkowy wniosek. Dlatego, że dużo też jest. Tak. Ja nie uczestniczę w tych kursach, ale aż przykro nie nas wchodzić na te sprawy. Niektórzy się podpisują, jest fajnie. Tak, bo jakie to koszty to były? Ja się nie znam na tym, dlatego jeżeli ktoś jest w stanie coś jest takiego możliwość, tworzyć... Jest możliwość, znaczy jak się po prostu tu się loguje, jest login, hasło i trzeba własnego maila podać. Nie jest się już wtedy takim anonimowym. Tak, tylko trzeba ten komponent stworzyć. Dobrze, ja uważam, że jest to sens. Proszę, Tadek, chciał. To znaczy ja chciałem zwrócić uwagę wszystkim pisarzom, którzy na tym przodwóch się piszą, żeby wzięli właśnie pod uwagę, że to nie jest zamknięte forum, w którym tylko powiedzmy czytają użytkownicy grający w naszej lidze. Tam zaglądają ludzie spoza naszego miasta, państwa i spoza państwa. I jakby tak to spojrzał czasami na poziom tekstów, jak tam się ukazują, to po prostu to by wyglądało, że w ogóle nie wiadomo, co się tu dzieje. Tylko jakoś na zebraniu nie są chętni. Na zebraniu, to znaczy nie ma dwóch rzeczy. Na zebraniach nie ma do dyskusji i chciałem powiedzieć, podkreślić to jeszcze może szczególnie, bo pamiętam, że kiedy były wybory, było zebranie sprawozdawcze wyborcze, kiedy zachęcałem do, żeby zgłosić się do tego, żeby wziąć udział w pracach zarządu, jakieś świeże krwi nie bardzo było widać. Natomiast nasuwa się takie sformułowanie, że jeżeli ten shotbox miałby działać na tym poziomie, jak działał ostatnie dwa tygodnie, chociaż nie, teraz tydzień było prawie przerwy, cisza, tak, benzyna się tam wypaliła widocznie, no to po prostu trzeba by to zamykać, no zamykać, bo wstyd. Bo to nie chodzi o to, co między albo nami, cenzurować, tylko wstyd, a to nie o to chodzi. A to trzeba, musiałby ktoś to robić. No. Trzeba by po prostu to zamknąć, bo mówię, wstyd przed ja uważam, że ten wniosek proszę zapisać do rozważenia, bo jest to techniczny wniosek i uważam, że sensowny. Chciałbym, myślę, że w imieniu nas wszystkich podziękować panu Tarkowi, tak jak pan prowadzi tę stronę. Nieraz są pretensje, że za późno są wyniki, ale mi się by nie chciało siedzieć do godziny 11 i wklewywać, a kolega... Brawo! Ja też bardzo. Ja muszę jeszcze jedno zdanie w tej sprawie, bo mam też kolegów, którzy grają w lidze amatorskiej w Olsztynie czy gdzieś i tam, żeby rzeczywiście dowiedzieć się, jaki był wynik meczu czy coś, trzeba wchodzić na stronę Mosirów, gdzie jest to bardzo ogólnie, czy w lidze chełmskiej, prawda? U nas to działa bardzo szybko i nie wiem, chciałbym jakiś taki zgłosić wniosek o zwiększenie wynagrodzenia dla pana Dariusza o 100% za prowadzenie podkreślić tylko odnośnie Darka, że to jest... Nie, już oddaję głos. Panie prezesie, prosimy o głos. Tym bardziej, że sam nie gra. A taką pasję ale się zna. Prezentuje. Tak jest. Już oddaję głos panu prezesowi. Nie, ale pomyślemy na to. Jeżeli będzie jakaś podwyżka w przyszłym roku, bo myślę, że zauważyliście, że w tym roku miało być bardzo strasznie, a wyszło tak, że nie zaszczęśliwiśmy więcej. Jeżeli będzie podwyżka jakaś, to dla Dariusza. Temat Ligi Chełmskiej został wywołany, jestem za to odpowiedzialny, bo dyskusja na shotboxie była niesamowicie prężna, anonimowo zwłaszcza. Tylko ja się podpisuję zawsze z nazwiska, dziękuję i dostałem troszkę za to. Grając tam jako amator czysty od zeszłego roku, wymyśliłem taki mecz dla porównania naszych poziomów i dla spotkania się z zawodnikami z innego miasta. Tam grają ludzie, którzy grają w lidze zawodowej, drugiej. Przegrali i wygrali z Piaskowią Piaski w dwóch bardzo ciętych meczach. Ładyński, Kozłowski, zawodnicy Wideński, Perła Rokitno, druga liga. Więc tutaj insynuacje niektórych, że dostaliśmy baty, były troszkę nie na miejscu. Potrzeba mierzyć siły na zamiary. Była ochota taka, żeby zagrać, zobaczyć, kto był na meczu w Lublinie. Była bardzo duża grupa, widział bardzo zacięte mecze. Wynik, który nie odzwierciedlał sytuacji przy stołach, bo mogło być przynajmniej 4-6 meczy dla przeciwników, nie skończyło się, tak? Celem, tak jak mówię, było to, żeby
po prostu zobaczyć jakiś ciekawy mecz oprócz naszych ligowych. Upadły w naszym województwie w tym roku i w poprzednim dwa kluby drugoligowe. Mamy prawie już, nie mamy na kogo pójść zobaczyć z wyższych klas rozgrywek, więc to była taka namiastka jakiejś rywalizacji. Myślę, że ci, którzy widzieli mecz w Lublinie, byli zadowoleni z poziomu, jaki prezentowaliśmy i przeciwnicy z Chełma. Na mecz rewanżowy tak się złożyło w wyniku spraw zawodowych zawodników rankingowo najwyższych, że nie pojechali ci, którzy mogli, powinni, ale nie zdarzyło się to z powodów losowych, zawodowych i tak dalej. Nie będę każdego tutaj tłumaczył z nazwiska, bo to nie o to chodzi. Pojechali ci, którzy byli tego dnia dostępni po południu, wyjechawszy o 17 stąd. Wróciliśmy o północy, więc nie jest to takie proste, mimo że ten Chełm nie jest na końcu świata. Trzeba się zebrać, pojechać, korki jakieś przeskoczyć i pojechaliśmy. Moja osoba była tam jako kierowcy, jako szefa tej organizacji ze strony lubelskiej. Była tam pani szefowa z Chełma. Należało po prostu pojechać na rewanż, bez względu na to, czy był wynik w plecy w Lublinie, czy bardzo w plecy. Pojechaliśmy. Kozłowskiemu urwałem prawie dwa sety, więc jestem zadowolony, ale to... No to jest to, że trzeba grać pierwszy z A, trzeba było z szefową zagrać. Szefowa gra w innej dyscyplinie. Było granie. Tak, warcami. Współpolowe. I wynik taki, jaki każdy widział, był. Akurat koledzy dwaj, którzy ze mną jeżdżą do Chełma, grają tam, znają tamte stoły i sytuację. Też mogliśmy tam urwać ciut więcej, ale nie zdarzyło się. Ale myślę, że jakieś takie publiczne obrażanie, anonimowo zwłaszcza, chętnie bym przyjął od kogoś krytykę, ale niech stanie, powie w twarzą twarz, czemu grałeś i tak dalej. Może mnie do tego zmobilizować, że następnych takich meczów nie będziemy organizować, bo nie ma takiej potrzeby, być może. Ale jeżeli uważacie, że możemy szukać jakiejś opcji grania, to proszę bardzo, jest czwór mecz za rok. Chełm, Zamość, Puławy, Lublin. Robimy piękne zawody. Jeżeli będzie wola po prostu tutaj nas, zawodników, wystąpienia w tym i... Przecież to jest zgodne z naszym statutem. Nie ma po co. Brawo! Moją intencją jedyną było to, żebyśmy troszkę porywalizowali z innymi. Byli lepsi. I to trzeba po prostu przyjąć na klatę, ponieważ my gramy w lidze amatorskiej. Tyle. Ale to jest tak, że frustracje krytykują, a ci, co są za, nic nie mówią, tak? To jest logiczne, bo tak się dzieje. Krytykują ci, którzy ani nie byli, ani nie widzieli, być może nawet nie grają, więc ja to biorę na siebie. Po prostu zakończyłem współpracę z Footboxem i nie będę więcej wypowiadał się w ten sposób, bo nie przynosi to mi żadnej satysfakcji i przymierzamy się do tego, żeby to było w sposób taki, że trzeba się zalogować. Jak ktoś ma do powiedzenia cokolwiek mądrzejszego, konkretnego, będzie to na pewno zapisane wtedy. A jak uważacie inaczej, to proszę tutaj wnioski jakieś dodatkowe. Nie, masz rację. Tak, że tak, ja myślę, że takie bzdury, co się czyta, ale właśnie tam, nie wiem, jakoś tak nie miałem wcześniej. To nie są bzdury, to jest chamstwo po prostu. To jest chamstwo, to są bzdury, takie czepianie się i komuś pograbianie tyłka zawsze proszę. Myślę, że jeżeli gość, są przecież telefony kapitanów, ma ktoś coś do kogoś, niech zadzwoni, słuchaj. Tak, i tak. Ale to wymaga obnażenia się, pokazania swojej twarzy, no. Słuchaj, dzwonię, jest ty się Polak, słuchaj, to i to, to mi chodzi, to było źle, to źle, to tego. A nie takie anonimowe, to jest, no, druga klasa podstawówki. Dlatego chcemy to wyeliminować i bardzo słuszny wniosek. Niekoniecznie piszą to ludzie z naszej ligi. Proszę, Alek jeszcze. Mam taki apel do zarządu, bo jest część drużyn młodych i zawodników związanych z ligą, tak, a nawet nie wiedzą, że jest stowarzyszenie, żeby po prostu umożliwić zapisanie się do stowarzyszenia. Słuszny wniosek. Popieram. Kto chce dzisiaj złożyć deklarację, służę blankietę. Żebyśmy mieli ciągle świeżą krew i dokładnie tak.
można było mieć kworum podczas zebrań. Proszę jeszcze. Ja mam jeszcze prośbę, którą myślę, że możemy takie coś zrobić w przyszłym sezonie. Na zgłoszeniu drużyny kapitana lub kierownika prosimy o podanie numeru komórkowego, który będzie umieszczony w zestawie drużyn. Celem jest to takim, żeby łączność między kierownikami była większa niż w tej chwili. Można to wiele spraw załatwić między sobą. Można dzwonić do mnie oczywiście i do wszystkich członków zarządu, ale jeżeli nie wyrażacie sprzeciwu co do umieszczenia telefonu kierownika na stronie przy każdej drużynie, która jest zgłoszona, to ewentualnie proszę o poparcie tego wniosku. Ja oczywiście popieram ten wniosek, ale od razu proszę o ochronę danych. A jak to się ma zrobić? Telefony zarządu są. A jak to się ma zrobić? Wysyłałem na maila, czy pisanie maila. Nie, nie chodzi o to, że jeśli się dysponuje pewnymi danymi, to trzeba je chronić jakoś. Ja rzucam temat, bo to może wkrótce wyniknąć. Natomiast jeśli są to dane, powiedzmy, nie tak pełne, żeby musiała być ta ochrona. No 7 cyfr dla jednych jest ważnym, a dla drugich nie. Ale innych nie. No. Czy mamy jeszcze tematy? Bardzo proszę. Skoro mamy się logować do nowego forum, które ma być, to wystarczy, żeby po zalogowaniu były widoczne te numery telefonu. Też wniosek słuszny, tak, może tak być. Ale wtedy nie, bo wtedy blokujemy dostęp tym, którzy nie wiedzą, którzy chcą pierwszy raz do nas dotrzeć. Nie, myślę, że wniosek u prezesa jest słuszny. Znaczy, ja myślę, że jeżeli zostawi się, że będzie jednak ogólna dostępny, to pierwsza rzecz musi być, czy mimo wszystko musi być jakiś tam moderator, który będzie pilnował pewnych rzeczy, bo i takim logowaniem też mogą się czasem zdarzać historie, które na przykład nie powinny się ukazywać i wtedy się daje koleżance, czy koleżance upomnienie jakieś jedno, drugie, ewentualnie mu się zamyka dostęp do forum. I tak to jest robione na tych forach, aczkolwiek przeważnie te fora się nie kryją z treściami, no bo to nie ma, jeżeli w takiej sytuacji to oczywiście jakieś wystąpienia będą już bardziej merytoryczne, nieobraźliwe, nie jakieś bulwersujące. Myślę, że to chyba może zostać jako otwarte. Natomiast jeżeli ktoś poczyta i na przykład zapragnie się przyłączyć, nie wiem, czy na niektórych forach jest na przykład tak powiedziane, no dobra, to będzie przynajmniej ze dwóch kolegów z fora, które cię poprą, prawda, żeby cię przyjąć. To tak przykład. Chyba powinno tym ciągle Ja jeszcze tylko, może, bo tutaj rozmawiamy po cichu, ale ponieważ było powiedziane, że na zebraniu tym nie można składać wniosków, które będą głosowane, w związku z tym ja proponuję umieścić te dodatkowe jakby wnioski na naszej stronie i powrócić do tego jesienią. Ale które teraz? No o tych telefonach, o tym... Ale to nie jest związane z regulaminem. Nie, oczywiście, że nie. Znaczy, może inaczej, dowolność możemy zrobić. Kto chce, żeby był z nim większy kontakt, niech dopisze w zgłoszeniu swój numer telefonu do kierownika kapitana. Jeżeli uważa, że nie jest to potrzebne do niczego, niech nie wnioskuje i nie ma tematu. Ale jak ktoś chciał listę telefonów, to Darek mailem wysyłał do każdego indywidualnie. Jeżeli ktoś chce kontaktu, są telefony ze członków zarządu. Do mnie bardzo dużo ludzi dzwoni, chce telefony. Przekazuje się dać kontakt. Wystarczy formułów. Proszę o udostępnienie swojego telefonu. Ja uważam, że obligatoryjnie powinien być kierownik drużyny i numer telefonu przypisany normalnie. Tak było kiedyś, 2-3 lata temu. Ale na kwestię, czy ten telefon ma być umieszczony tak na stronie, czy nie? Tak jest, tylko że właśnie nie wszyscy sobie życzą, żeby komuś... A dlatego to zgłoszenie, że albo nie wyraża. Tak, bo to musi być formalnie przeprowadzone, tak jest. Dobrze, czy są jeszcze jakieś wnioski? Tak. Ostatni. Ostatni, 13. 13. Zakończenie. Nie napisałem. Ja w imieniu tych, którzy grali, ja też grałem i sporo grałem, więc chciałem podziękować zarządowi za przeprowadzenie tych rozgrywek w sezonie 2014-2015. No i życzę bym sobie, żeby następne sezony również były dobrze zorganizowane. Tak, brawo!
zmiany cen. Ja ze swojej strony też bardzo dziękuję za wybór na prowadzącego dzisiejsze zebranie. I też dziękuję za to, co było w tym sezonie. I mam prośbę, żeby trochę tą naszą pasją zarazić młodszych. Trochę młodszych ludzi wciągnąć do działania. Nawet na zasadzie niech przyjdzie raz, drugi, zobaczy. Nie narzucać od razu, ale pokazać, że można w ten sposób działać. To będziemy trochę w liczniejszej sile. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zamykamy je. Dziękuję. Proszę wypić te naboje. Dziękuję bardzo.